Nazywam się Ewa Mickę-Broniarek, jestem kustoszem w zbiorach sztuki polskiej do 1914 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie. Opowiem dzisiaj o obrazie, który został zaadoptowany przez kolekcję Leopolis i Nu Art Gallery z Kijowa. Znajdujemy się w tej chwili w sali poświęconej prezentacji twórczości Jana Matejki, który jest uznawany za jednego z najwybitniejszych malarzy polskich, nie tylko XIX-wiecznych. Matejko, urodzony w 1838 roku, zmarły w 1893, przez całe życie był związany z Krakowem, kochał to miasto i jego zabytki, przyczyniał się do ich renowacji, pozostawił po sobie monumentalne dzieło w postaci polichromii wnętrza Kościoła Mariackiego w Krakowie. Przez 20 lat był dyrektorem tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, wykształcił wielu uczniów, chociaż, co trzeba zaznaczyć, żaden z nich nie poszedł drogą wytyczoną przez Matejkę w zakresie malarstwa historycznego. Matejko w początkowym okresie twórczości próbował w swoich obrazach dokonać rozrachunku z polską przeszłością, naświetlić przyczyny, które doprowadziły do klęski rozbiorów. Natomiast po upadku powstania styczniowego, malując wielkie programowe dzieła ukazujące triumfy polityczne i militarne dawnej Rzeczpospolitej, starał się krzepić wiarę Polaków w możliwość odzyskania niepodległości, w słuszność walki o niepodległość. Natomiast odnosząc sukcesy na wielu międzynarodowych wystawach, starał się przypomnieć imię Polski, pokazać światu imię Polski wykreślonej wówczas z mapy Europy. Obraz Stańczyk, namalowany w 1862 roku, w dramatycznym okresie manifestacji patriotycznych przed wybuchem powstania styczniowego, należy do dzieł bardzo ważnych w dorobku tego malarza. Stańczyk był postacią historyczną, urodzony około 1480 roku, zmarły w 1560, był nadwornym błaznem dwóch ostatnich władców z dynastii Jagiellonów, Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta. W opinii historyków odznaczał się błyskotliwą inteligencją, ciętym dowcipem, który bardzo często wykorzystywał, komentując wydarzenia życia dworskiego. Natomiast nie znamy przekazów historycznych mówiących o tym, aby Stańczyk angażował się jakoś szczególnie w kwestie polityczne. Na obrazie Matejki w półmroku komnaty Zamku Królewskiego na Wawelu widzimy Stańczyka w chwili smutnej, gorzkiej zadumy. W sąsiedniej sali trwa bal dworski. Kaduceusz, symbol jego błazeńskiej funkcji, leży odrzucony na podłogę. Symboliczny kontekst dla rozmyślań Stańczyka stanowi widoczna na niebie kometa, spadająca kometa, ukazana tuż obok wieży katedry na Wawelu. Od dawien dawna widok komety był interpretowany jako zła wróżba, jako zapowiedź nieszczęść w rodzaju wojny, klęski, głodu czy zarazy. Tytuł obrazu, pierwotny, autorski, który został umieszczony podczas pierwszej wystawy tego dzieła w Krakowie, czy ma bardzo rozbudowaną formę. Stańczyk błazen po odebraniu wieści o wzięciu Smoleńska przez Moskali podczas balu na dworze królowej Bony. Te rozbudowane wersje tytułu były charakterystyczne dla malarstwa historycznego w XIX wieku. Natomiast to, co nas bardziej tu interesuje, to fakt, że mamy tu bardzo oczywiste kontrowersje natury historycznej. Otóż twierdza w Smoleńsku, broniąca dostępu na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, została zajęta w 1514 roku w wyniku kampanii wojennej Wielkiego Księcia Moskiewskiego, Wasyla III. Królową Polski była w tym czasie Barbara Zapolia, zmarła w 1515 roku. Wzmiankowana w tytule obrazu Bona Sforza zajęła jej miejsce u boku Zygmunta Starego dopiero w 1518 roku. Z kolei umieszczoną w tytule datę 1533 na obrazie w jakiś sposób dokumentuje widoczna na stole karta, na której jest napis łaciński Samogitia AD, czyli Anno Domini 1533. Dodatkowym potwierdzeniem jest widoczna na niebie kometa, której pojawienie się rzeczywiście odnotowano w tym właśnie roku. Trudno stwierdzić, czym kierował się Matejko, wprowadzając tak wyraźne, jawne anachronizmy do tytułu i treści obrazu. Niewątpliwie świetnie znał historię Polski. Miał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego właśnie w zakresie wiedzy historycznej.
Najbardziej intrygująca wydaje się wskazówka dotycząca żmudzi, bo tak w przekładzie na język polski brzmi nazwa łacińska Samogitia. Historyczny kontekst napisu informującego o żmudzi jest na tyle niejasny, że przez całe dziesięciolecia większość badaczy twórczości Matejki, poczynając od jego pierwszego monografisty Stanisława Tarnowskiego, który znał osobiście malarza, błędnie interpretowała napis na karcie, odnosząc go do utraty Smoleńska. Być może Matejko miał tu na myśli nieudaną akcję mobilizacji pospolitego ruszenia szlachty na Żmudzin właśnie w 1533 roku, która mogła negatywnie wpłynąć na przebieg kampanii wojennej Zygmunta Starego, rozpoczętej w 1534 roku, między innymi w celu odzyskania Smoleńska. Wśród ogólnej zabawy jedynie Stańczyk z przenikliwością zastanawia się nad losami Polski, zastanawia się nad konsekwencjami, następstwami utraty twierdzy w Smoleńsku. W interpretacji Matejki staje się niejako symbolem przenikliwości i mądrości politycznej, personifikacją, ponadczasową personifikacją obywatelskiego sumienia i troski o losy kraju. Przedstawiając królewskiego błaznę jako tragicznego myśliciela o ascetycznym obliczu, Matejko odszedł od prawdy historycznej, a zarazem wprowadził Stańczyka do panteonu bohaterów tworzących polską mitologię narodową. Dzieło z 1862 roku jest uznawane za obraz przełomowy, otwierający dojrzałą fazę twórczości Matejki. Jest także postrzegany jako swoiste credo artystyczne młodego malarza. Nadając Stańczykowi rysy własnej twarzy, Matejko obdarzył go również bagażem własnych uczuć i przemyśleń w dobie dramatycznych napięć, demonstracji patriotycznych poprzedzających wybuch powstania styczniowego. W sposób symboliczny określił także swoją rolę jako malarza narodowej historii, człowieka, który potrafi głębiej niż inni wniknąć w istotę dawnych wydarzeń i ocenić ich konsekwencje dla przyszłych losów ojczyzny. Pod względem artystycznym Stańczyk nawiązuje jeszcze do wczesnych prac Matejki, które powstawały pod wpływem jego fascynacji malarstwem francuskiego mistrza Paula de la Roche'a. Natomiast tym, co go wyróżnia, jest sposób prezentacji tematu, jest skala ekspresji i dramatyczne napięcie emanujące z postawy, z gestu, z wyrazu twarzy tytułowego bohatera. Z kolei nawiązaniem do de la Roche'a jest układ kompozycji, prezentujący Stańczyka upozowanego niczym aktor na scenie, przeżywającego silne napięcie emocjonalne. Z wczesnymi obrazami Matejki łączy Stańczyka również stosunkowo ciemna, harmonijna gama barwna, rozjarzona tylko czerwienią stroju błazna, a także bardzo staranne opracowanie powierzchni płótna, zacierające ślad pędzla. Stańczyk wpisuje się w nurt najważniejszych, monumentalnych, programowych dzieł Matejki, który za ich pośrednictwem pragnął realizować program patriotycznego posłannictwa sztuki w kraju pozbawionym suwerenności politycznej.